Witam Was oczywiście wszystkich przed telewizorami, komputerami, komórkami. My tu już jesteśmy trzeci dzień ze sobą. Widzicie, że jest nas trochę więcej. Mieliśmy też wczoraj dziwną, jak na kościelne standardy, uroczystość. Nie wiem, czy w którymś innym jeszcze kościele w Polsce był bal, bankiet na pamiątkę, na wspomnienie, na przypomnienie tamtych, którzy najpierw w 914 wyruszyli w 120 z marzeniem o Polsce bez żadnych szans jego realizacji, a 4 lata później, w listopadzie, już świętowali wolną Polskę. To mieliśmy przyjemność razem wczoraj tutaj być ze sobą. Byli też sportowcy, Marcelina, Witek i siostry Zabrockie. Nie, jak to powiedzieć? Pomóżcie. Siostry Baranowskie już teraz się wzięły i pożeniły i teraz weź tu dochódź tych drzew genealogicznych. Mieliśmy też wspaniałą wspólnotę ze sobą nawzajem, ale zanim przejdziemy jeszcze do tych wielkich rzeczy, tej wielkiej rocznicy i zagrożenia, jakie dzisiaj jest dla niepodległości, bo co jest przeciwnikiem niepodległości dziś? No Niemcy zawsze, nie? Kacap zawsze tam by chętnie rozbiór jakiś zrobił, ale to jest jeszcze pikuś w porównaniu z tym, co oni planują. Oni planują rząd światowy, czyli globalny. Kiedyś to się nazywało gułag światowy, a teraz nowa etyka i tak dalej, już to się wszystko dzieje. Będziemy mówili o globalizmie. To akurat, zobaczcie, nie planowałem tego. Zaczęliśmy po przyjeździe ze Stanów od razu, jak wykopać komunizm z kościołów. Wyszły 3 punkty, no to trzeba było rozbić to na 3 tematy. No a później mówię, a na koniec globalizm, bo to jest ich plan polityczny. Nie? No i dzisiaj patrzcie, tu jest 100. rocznica wywalczenia 100 lat temu niepodległości, bo nikt nam jej nie dał. Wywalczyliśmy ją. To jest bardzo... Dlatego nasz, zobaczcie, proszę bardzo, nasz baner jest 100. rocznica wywalczenia, nie? Niepodległości. O tym trzeba pamiętać, to trzeba każdemu nowemu pokoleniu wbijać do głowy. Mówiłem wczoraj o plusach i minusach tamtej walki, tamtej wiktorii. Powiem jeszcze na koniec dzisiaj tego podsumowania o dziedzictwie, o tym, co to dla nas, co oni dla nas dali. Ale wcześniej chciałem powiedzieć o troszkę mniejszym wydarzeniu, bo akurat się to zbiegło. Mamy 4. rocznicę tego, że w naszych kręgach, zwabiony tym, co robimy, pojawił się pierwszy przedstawiciel z innego kościoła protestanckiego w Polsce. Pojawił się i został jeszcze, tak powiemy. Tomek Mróz, gdzie jesteś, Tomek? Tam, to było 4 lata temu, także wielkie brawa dla Tomka. I wielkie podziękowania, bo ty byłeś tą zachętą, że rzeczywiście robimy coś znaczącego dla Polski, że gdzieś to w Polsce jest słyszalne. Jeśli byłbyś łaskaw przedstawić swój kościół krótko, a potem poproszę gości z innych kościołów, bo dzisiaj na tym naszym święcie są przedstawiciele też innych kościołów. Bardzo się z tego cieszymy. Ale najpierw głos dla Tomka. Jestem z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Poznaniu. Oprócz mnie też w naszym kościele jest dość sporo osób, które oglądają, słuchają Iść Pod Prąd. No i jest też sporo osób, które też są w klubie Iść Pod Prąd w Poznaniu, których przy okazji pozdrawiam. Pozdrawiamy twoich braci, siostry, pastorów. Pastorów macie czy starszych? Jak to jest? Bo tu w różnych kościołach jest różnie. Pastorów, dobrze, pozdrawiamy pastorów. Proszę o innych przedstawicieli kościołów. Jeśli chcecie przedstawić swój kościół, coś powiedzieć o sobie, to zapraszam. Proszę. Witam wszystkich. Nazywam się Zbyszek Stankiewicz. Jestem z kościoła, który też się nazywa Nowe Przymierze, tym razem z Gliwic. Pozdrawiam Was serdecznie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że słychać o Idź Pod Prąd. W wielu sercach jest obecny. Mamy ludzi, którzy przychodzą na spotkania i pytają, a czy ktoś z Was ogląda takie programy? I myślę, że w
sercach ludzi z różnych kościołów są takie patriotyczne, ale nie tylko. Przecież takie chodzi o walkę o prawdę, słuchajcie. Chodzi o to, ja ostatnio żyję tym, że nie istnieje granica, kiedy ja nie mógłbym powiedzieć, że walczę o prawdę. Ja mogę walczyć w każdej dziedzinie swojego życia o prawdę. I dlatego cieszę się bardzo, że tu jestem. Cieszymy się również i pozdrawiamy Kościół Nowego Przymierza w Gliwicach. Tu, żebyście nie myśleli, to jest tylko przypadkowa zbieżność nazw. Teraz dopierośmy się spotkali pierwszy raz. Znaczy, prawdopodobnie w Beczce w Krakowie spotkaliśmy się na studiach, bo jak już tu wymieniliśmy informacje, to kariera twoja też zaczynała się na Politechnice? Na Politechnice Krakowskiej. No widzicie, to jest najlepsza teologiczna uczelnia w Polsce. Damian. Tak, ja bym chciał przekazać pozdrowienia od kościołów domowych, rozproszonych po dużej części Polski. My akurat jesteśmy ze Śląska, z Gliwic, bardziej związani z Knurowem. Ilu w kościołach domowych ludzi słuchać pod prąd tego? Nie wiem, ponieważ struktura jest na tyle luźna, że my mamy ze sobą takiego kontaktu. Raczej z tymi małymi grupami, które spotykają się w domach, ale na pewno z kilkoma osobami mam kontakt i wiem, że słuchają. Także serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiamy. Struktura kościołów domowych jest bardzo ciekawa i oczywiście nie będę długo o tym mówił, ale została wypracowana w komunistycznych Chinach, tam gdzie kościół jest prześladowany. Także jest to warte wzięcia pod uwagę. Pozdrawiamy kościoły domowe w całej Polsce. Paweł. Tak, Paweł, witam. Jestem z kościoła In Plus w Kuźnie Ciborskiej. Przesyłam pozdrowienia. Tutaj takie, króciutko chcę powiedzieć, takie padło pytanie z strony pastora. Czy gdzieś w Polsce jest taki bal na okoliczności stulecia, czy ktoś w Polsce robi to, co wy? Odpowiem krótko. W kościele, pastorze, w całej Polsce tylko wy. Nie, to akurat mnie nie ucieszyłeś specjalnie, ale oczywiście pozdrawiamy, Pawle, twój kościół. Ciekawostkę dowiedziałem się o tym kościele. Kuźnia Raciborska, około 5-tysięczne miasto, a wasz kościół liczy około 140, tak? Dobrze pamiętam? Wyliczyliśmy tu szybko, że to jest już 0,5% populacji. Przepraszam, 3% populacji. To jest zbieżne z tym, pamiętacie, co mówiłem o tym, że spodziewam się, że w pierwszym rzucie odpowie co najwyżej 0,5-3%. No 3 to ja tam w ogóle takie, wiecie, jestem realistą dolnych pułapów, nie? I ja stawiam na 0,5%, ale w Kuźni Raciborskiej już osiągnęli 3%, także wielki szacunek za to, co robicie. Jest jeszcze ktoś może, o kim nie wiem, a jest z innego kościoła, proszę. Ja nazywam się Grzegorz Kawalec, przyjechałem tutaj do Lublina z Wrocławia. Dość niedawno zetknąłem się właśnie z grupą Idź Pod Prąd już we Wrocławiu, w sensie spotkałem się. Jeśli chodzi o telewizję, no to już tutaj dość długo śledzę to, co dzieje się w Lublinie. Z wielką nadzieją i zachętą, że w Polsce uda nam się jeszcze coś wywalczyć. Jeśli chodzi o kościół, to ja pochodzę z sieci kościołów domowych, które zostały założone przez Knuta Oslanda. Pozdrawiamy Wrocław i ten kościół domowy, z którego pochodzisz. Dziękujemy. Tu jeszcze nie ma z nami, zdaje się, nikogo z kościoła, raczej takiej służby wręcz, takiego większego projektu niż kościół, służby uczniowskiej, pastora Cyrikasa. Ale to Bielsko-Biała, tak? Mamy oczywiście tu ze Śląska przedstawicieli, ale usłyszałem dobre słowo. To jest chyba jeden z pierwszych pastorów, który publicznie dobre słowo o nas powiedział. Także bardzo dziękuję. Wielki szacunek dla tego, co robicie na Śląsku. Wielki szacunek, że chcecie zmienić Kościół w Polsce. Że też mówicie ostro do polskich pastorów. Nawróćcie się. I stańcie przy Jezusie. Wielki szacunek, to zaocznie brawa dla tej społeczności. Tak jak dzisiaj szedłem na to spotkanie, rozmawiamy tutaj
o różnych planach na przyszłość. I całkiem jasno kroi się nowy plan. Trzeba teraz, zresztą pamiętacie, że już od dłuższego czasu w programach różnych mówiłem, wzywałem innych pastorów, innych chrześcijan, żeby już nie pojedynczy czy chrześcijanie stanęli do walki o Polskę, ale żeby kościoły razem stanęły, kościoły biblijne stanęły do walki o Polskę. My robimy swoje, wy gdzieś tam robicie swoje. Różnimy się, wiecie, że się naparzamy ostro. U nas nie ma, że tak powiem, lekko, nie? Bardzo prosimy o vice versa, jak coś źle robimy, to mieszajcie nas z błotem, znaczy w sensie, no mówcie co trzeba i tak dalej, nie mamy nic przeciwko. Ale są pewne wspólne obszary, fundamentalne. Jeśli tu się zgadzamy, to pewne rzeczy możemy robić wspólnie. Wszystkiego wspólnie nie zrobimy. To jest oczywiste, bo inaczej, wiecie, byśmy zbyt bliska miłość i przyjaźń powoduje, jeśli ludzie mają pewne różnice, to tylko powoduje niepotrzebne napięcie. Ale taki projekt, na przykład jak Chrześcijański Uniwersytet, to przecież na jedno środowisko, na jeden kościół, to jest za wielki projekt. To musimy zrobić razem. To mówiłem, jest problem. W Polsce nie ma dzisiaj konserwatywnej chrześcijańskiej szkoły biblijnej. Nie? Nie ma. Po prostu wszystkie zostały przejęte przez lewactwo. Także to zaczęło mi chodzić po głowie, że tak jak są, zobaczcie, owsiakowszczyzna, lewactwo miesza w głowie naszej młodzieży. Nie? Był taki projekt Dzięgielów. Dość dobry projekt. Lata chyba końcówka 80., 90., nie? To tu ze Śląska spora grupa jest, no to pamiętacie, pewnie spora część z was była, ale to się wyrodziło. Też zostało przejęte przez ekumenistów i dzisiaj praktycznie już nie ma większego oddziaływania na Polskę. Coś takiego musimy stworzyć. Nie wiem jeszcze co, ale zapraszam wszystkich pastorów, chrześcijan z kościołów innych. Pomyślmy o takim projekcie. Oczywiście musi być to jasno antyekumeniczny projekt. Nie możemy pójść w kierunku tego, o czym będę zaraz mówił, o globalizmie i tak dalej. Ekumenizm jest częścią tego projektu, globalizm. Nie możemy pójść na zmniejszenie standardów, które Jezus dał Kościołowi i brać wszystkich, no po prostu razem se pośpiewajmy, zróbmy se koncercik. Nie? Ale to chyba tak trzeba nazwać, konserwatywni chrześcijanie biblijni, nie? Mogą się spotkać i pomimo różnic zrobić razem coś dobrego dla Polski. Jeszcze nie wiem co, ale sobie o tym tak myślałem. Zachęcam was do modlitwy, do myślenia o tym i mam nadzieję, że niedługo Bóg z tego wyprowadzi kolejny wielki projekt dla Polski. Przekażcie to proszę swoim kościołom, pastorom, starszym i tak dalej. A teraz obiecałem wrócić do tego dziedzictwa, tego zrywu niepodległościowego, który wreszcie zyskał Boże błogosławieństwo. To jest bardzo ważne. Tych zrywów niepodległościowych mieliśmy wiele. Żaden nie zyskał Bożego błogosławieństwa. Dopiero ten. I wczoraj mówiłem, co w nim było niezwykłego. Nie? Jeśli bym szukał analogii w tych zrywach, to czasy napoleońskie były podobnym kierunkiem. Ale to nie było nasze, to było z zewnątrz. Myśmy tylko to troszeczkę importowali. No i wiecie, że ogólnie się nie udało, choć parę lat, rzeczywiście krótkie błogosławieństwo i tam było. Czyli kierunek jakiś był pozytywny. Późniejsze zrywy już niewiele dały. I wcześniejsze zresztą też. Bo najbardziej katolicki zryw to jest Konfederacja Barska. Jeśli chodzi o zdobycze militarne, to jest kpina. Najgorszy projekt, jeśli chodzi o militarne osiągnięcia. Najśmieszniejszy, jeśli chodzi o przegrane. Mimo, że było bohaterstwo wielkie. Mimo, że byli genialni dowódcy, którzy jak później pojechali do Stanów Zjednoczonych, to dzisiaj mają parady, płaski i tak dalej. Nie? To zobaczcie, czy mieliśmy potencjał, ale oparliśmy to o fałszywy fundament i skompromitowaliśmy się wtedy. Rok 18 to już nie jest kompromitacja. To już szanuje nas cały świat. To już największe mocarstwo. Bo w tym momencie Stany Zjednoczone wychodzą właśnie już całkowicie z cienia Wielkiej Brytanii i stają się mocarstwem światowym. To właśnie Stany Zjednoczone, prezydent Wilson,
mówią, musi być wolna Polska i to jeszcze z dostępem do morza, to Grupa Trójmiejska, to żebyście pamiętali, to właśnie wtedy też się postanawiało. Mówiliśmy, że tylko 20 lat trwało to Boże błogosławieństwo dla tamtej Polski. Ale co to jest 20 lat? Z czym to wam się kojarzy? Z jednym pokoleniem właśnie. Bóg dał Polsce jedno wolne pokolenie. To jest to dziedzictwo, które oni wywalczyli dla nas. A my jesteśmy kontynuatorami tego jednego właśnie pokolenia wolnej Polski. Bo każdy z nas ma jakiegoś dziadka, babcię, niekiedy ojca, który w tamtych czasach przelewał krew za Polskę. Albo przynajmniej dawał swoje pieniądze, dawał swoje modlitwy, dawał swoją pracę dla Polski. I to mówimy właśnie o tym, że to jest to przedwojenne pokolenie, przedwojenna stara szkoła. Ona wywarła ogromny wpływ na nas. To ona nam dała tęsknotę za wolną Polską. Bez tego dwudziestolecia, bez tego zwycięstwa, które świętujemy, prawdopodobnie roztopilibyśmy się w magmie narodów Europy. A tak dalej. Kochamy oczywiście na pierwszym miejscu Boga. Oczywiście chcemy charakter first, czyli honor, ale nadal kochamy Polskę. To jest właśnie dziedzictwo 18 roku, które przetrwało do dzisiaj. My mamy go teraz ubrać w jeszcze większą zbroję. Nie, nie mówię szatę, tylko zbroję celowo. Mamy ich doświadczenie, mamy ich plusy i minusy. I mamy ich pokolenie, które było i jest dla nas skarbem. Do niego się odwołujemy. Przecież nie do PRL-u, nie do komunistów, nie do PKWN-u, chociaż też z Lublinem niestety ma jakieś związki, ale to na hełm możemy zrzucić. Prawda? Prawda. Dlatego chciałem, żebyśmy teraz, pamiętając o ich dziedzictwie, pamiętając o tym, co się dzieje też dzisiaj w kościołach, że ten powrót do patriotyzmu w kościołach się rzeczywiście odnawia. Dla tych, którzy jeszcze nie widzą związku państwa i swojego państwa i służby Bogu, ewangelizacji, to zobaczcie, że spora część kościołów, które dzisiaj funkcjonują, to kiedy ma swoje korzenie? Właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Tu na wschodzie baptyści, na południu kościół wolnych chrześcijan, to właśnie przecież wtedy się zaczęło. I mogli się rozwijać. To oni, ci chrześcijanie właśnie z tego pokolenia też, przekazali pałeczkę. Wiele kościołów, zborów i pastorów dzisiaj to są właśnie, można powiedzieć, wnukami duchowymi tamtych pastorów. Wtedy też się coś wielkiego działo w Polsce. Czyli Bóg uprzątnął pole przed nami. Już nie ma nikogo. Albo wejdą Polacy, którzy zbudowali swój charakter i życie na Jezusie Chrystusie, albo Polski nie będzie. Dlatego módlmy się o mądrość dla Polaków, żeby rozpoznali zdrajców i głupców i skierowali się do Jezusa Chrystusa i Jego słowa po mądrość, jak odbudować ojczyznę, skąd wziąć błogosławieństwo dla niej. Módlmy się też o chrześcijan w Polsce, żeby rzeczywiście nastąpiło tutaj otwarcie umysłu na prawdy Biblii związane z narodem i polityką. To był do tej pory temat tabu. Ale mamy drobne zasługi w przełamaniu, jak widzicie, tego diabelskiego kłamstwa. Także módlmy się o Polskę, módlmy się o Kościół w Polsce, żeby rzeczywiście jaśniał i świecił tak, jak Jezus o tym marzy, jak Jezus to zamierzył. Jezus pragnie takiego kościoła. Módlmy się, żeby zapragnęli chrześcijanie w Polsce. Niestety, dzisiaj na kazaniu wyprzedzili mnie politycy. Normalnie. No, jeden trochę nie wyprzedził, a drugi całkiem. Znaczy Trump Donald to nie całkiem wyprzedził, bo najpierw ja zacząłem o tym komunizmie, a teraz on na Twitterze. Tu byłem pierwszy, nie? No, on ma trochę większy zasięg. No to niech tam będzie. Nie wiem, czy widzieliście.
To jest bardzo ważne, żebyście śledzili Twittera. Tam się rozgrywa dzisiaj polityka informacyjna, nie w Gazecie Wyborczej czy Telewizji Republika. To już jedno gówno. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nawet tam nie zaglądajcie, jeśli chodzi o prawdę. Chyba że jak jedni na drugich naskakują, no to wtedy wiecie, jeden powie o drugim, ale o sobie żaden. Dzisiaj na Twitterze, tam właśnie wygrał wybory prezydent Trump, tam właśnie w mediach społecznościowych prezydent Bolsonaro też wygrał wybory. Także tu rozgrywa się dzisiaj, poza cenzurą, bo tu świat komunizmu w ramach tego marszu przez instytucje przejął praktycznie wszystkie telewizje, gazety i tak dalej z tego głównego nurtu. To tak, tam nie ma co szukać chyba, że ewentualnie jakieś tam, nie wiem, matrymonialne, nekrologii, pogoda, no to takie tam rzeczy można. Ale reszta to jest szajs. Także dlatego każdy chrześcijanin dzisiaj powinien mieć Twittera. To takie zastosowanie, nie? I całkiem poważnie mówię. No i tam właśnie się dzieje. I tam się dzieje. Tam właśnie prezydent Trump, zobaczcie, co robi papież Franciszek, żebyście zobaczyli, gdzie jest centrum chrześcijaństwa. Papież Franciszek mówi, że co? Że komuniści to tacy pierwsi chrześcijanie, że on właściwie to też jest pierwszym komunistą, a ci fundamentaliści chrześcijańscy to najgorsi, bo oni są tacy sami jak islamiści i apostołowie też tacy byli. Wszystko sprawdźcie sobie, to są wypowiedzi Franciszka, troszeczkę w żartobliwej formie, ale istota jest dokładnie ta sama. To mówi ten Lucyfer, no to troszkę za duży komplement, jakiś Belzebubik mały tam z Watykanu, nie? Bo Lucyfer to tam nim kieruje, nie? Tam lejce trzyma za tę mordę, a ta szczeka, paść, rzeczy bluźniercze, pamiętacie, pokazywałem wam, wychodzi i rzeczy bluźniercze normalnie mówi, no to kilka takich pokazałem, prezydent wolnego świata. Okazuje się, że jednocześnie on całkowicie jasno wyraża chrześcijańskie wartości. I on mówi, że komunizm najbardziej zbrodniczy system w dziejach ludzkości. 100 milionów ludzi wymordował komunizm. To zobaczycie na Twitterze Donalda Trumpa. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy Kościół Nowego Przymierza zajmuje się komunizmem. Stąd niektórzy podejrzewają, że przed kawą poranną, to akurat jest ten czas, że się tam budzą, on nastawia 13 jest. Idź pod prąd na żywo. No i później takie rzeczy się dzieją. Nie wiem, jak to jest. Nie byłem jeszcze z naciskiem na jeszcze w Białym Domu, ale ten, jak on się tam nazywa, tą kapotę taką, tu tuxedo, czyli smoking już mam, to mogę iść. To jest bardzo ważny głos dla dzisiejszego młodego pokolenia, bo media społecznościowe to są młodzi ludzie, to jest to pokolenie, które chcą nam ukraść, chcą zrobić z was, mówię o młodym pokoleniu, warzywa intelektualne, żebyście nic nie wiedzieli, żyli jak zwierzęta, to mówiłem tam ze 2 tygodnie. Temu jeszcze wsiemny punkt drugi komunizmu. Możemy sobie zobaczyć te 3 punkty komunizmu. Nie ma Boga, nie ma prawdy obiektywnej i tak dalej. To rozwijałem na tym nauczaniu, jak wypędzić komunistów z kościoła. Nie jesteś jesteś zwierzęciem, masz się zachować jak zwierzę. Mówiłem to, kto cię chce zbuntować, to właśnie o młodym pokoleniu. I tydzień temu mówiłem o bałwochwalstwie państwowym, czyli nie masz przyrodzonych praw danych od Boga, tylko wszystko daje ci partia, a dzisiaj państwo. Ten punkt został rozwinięty. No bo jak państwo, no dobra, możemy Rosję podbić, nie? Mamy już Republikę, później jeszcze parę tych innych rosyjskich kolonii, czyli mamy już ten Związek Radziecki. No ale to za mało, bo jak jest Związek Radziecki i jest wolny świat, to co? Każdy rozsądny człowiek popatrzy i spieprza, jak może, nie? Chyba że ma umysł z poziomu Depardieu czy innych takich lewackich idiotów, no to wtedy w drugą stronę. Ale no to wiecie, zawsze jakieś wyjątki, świat nie jest doskonały, także idiotów też tutaj nie sieją, nie orzą. Nie? Dlatego, żeby ten trzeci punkt komunizmu, tą gloryfikację państwa i partii, jednej partii, zobaczcie, że to wszystko w tą stronę idzie, właśnie jedna partia, będzie w Warszawie defilować, nie? Tak, tu już wszystko ładnie. Czego oni nie zmienili nazwy? Przecież PiS, myśmy mówili, żeby najpierw zmienili, żeby na co?
obłuda i bezprawie, nie? To też biblijny termin, bo oni się tak chcą, wzięli sobie niby z Biblii ten prawo i sprawiedliwość, ale ja myślę, że uczciwiej byłoby przyjąć tą starą, niby nieistniejącą nazwę Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. No i Jarosław Kaczyński będzie pierwszym sekretarzem i będzie Gites, wtedy wszystko się zgadza. No, Gomułka zmartwychwstał, powiedzą, no i jest dobrze, no. Także po co oszukiwać ludzi za pomocą takich frazesów narodowych, tam jakichś politycznych i tak dalej, nie? Globalne państwo. Skąd ten pomysł w ogóle się wziął? I tu rzeczywiście ten drugi działacz polityczny mnie wyprzedził. Czytałem wczoraj, proszę zobaczyć, Art Thompson, można powiedzieć, ukradł mi kazanie. Ale nie mam do niego żadnej pretensji. Proszę, zobaczcie jego życzenia. W dzisiejszym świecie niepodległość uważana jest za rzecz archaiczną. To właśnie dzięki obróbce młodego pokolenia, dzięki temu, co się dzieje na pseudowolnych uniwersytetach. One absolutnie nie są wolne, tylko są skomunizowane, nie? Za jakąś archaiczną, takie pojęcie dawno przebrzmiałe. Tymczasem rosnąca siła internacjonalizmu, no to jest, zobaczcie, że to jest już słowo całkowicie ze słownika komunistycznego. Cały czas w PRL-u byliśmy o internacjonalizmie nauczani. Niektórzy komuniści to już nie mówili, że są Polakami, tylko że oni mają narodowość radziecką, nie? No właśnie internacjonalistyczną. Dzisiaj to się nazywa globalizm, że ta siła rosnąca tego globalizmu, internacjonalizmu woła, aby kochający wolność ludzie, którym przyświeca idea zachowania swobód, upomnieli się o niepodległość niezbędną dla pozostania wolnym. Czyli on pokazuje ogromne zagrożenie, że to właśnie ta praca komunistów, która już doprowadza do tego, że o globalizmie, czyli internacjonalizmie, nie tylko się mówi na najważniejszych salonach świata, ale już ten inkubator w postaci Unii Europejskiej jest na wysokim poziomie rozwoju diabelskiego, nie? I tu właśnie już wchodzi w kazanie. Biblia mówi, że wiele stuleci temu internacjonaliści, globaliści, można dodać, próbowali utworzyć rząd światowy wokół wieży Babel. Bóg pomieszał ich języki, aby uniemożliwić im komunikację i w ten sposób udaremnić plan, którego celem był rząd światowy. Nie? No zobaczcie, to jest amerykański polityk społecznik. Nie? Prowadzi największą, najstarszą antykomunistyczną organizację obywatelską, uświadamiającą Amerykanów o zagrożeniu komunizmem. Nie? Zobaczcie, jak on rozumie Biblię, jak rozumie Boży przekaz dla ludzkości. Praktycznie mówię, no to moje kazanie nie będzie się wiele od tego różniło. Warto jeszcze na koniec dodać, na jakim korzeniu wyrósł komunizm. Na swoim Twitterze mam przypięty tweet. Chcesz zniszczyć lewactwo, to nie walcz z balonikami, które oni ci wysyłają, żebyś ty tam za nimi latał i tracił czas i energię. Typu ci zrobią paradę homosiów i teraz cała prawica będzie się zajmować paradą homosiów, a oni dalej odmóżdżają ludzi w oparciu o swój korzeń. Bo jeśli ich podstawowym założeniem jest, że Boga nie ma, to trzeba ludziom odpowiedzieć na pytanie, skąd się wziąłeś. No do tej pory była wersja, że Bóg mnie stworzył. No to znaczy, że On też dał pewien porządek, dał pewien ład moralny i on mnie rozliczy. No to jak? To komunista, to komunizm nie urośnie na tym. Trzeba zniszczyć fundament cywilizacji chrześcijańskiej, czyli naukę o stworzeniu. I komunizm jest wprost dzieckiem Darwina. To trzeba ludziom mówić. To właśnie ta akcja Nie pochodzę od małpy, dlatego jest tak groźna. A teraz oni cały czas tam zaniżają, wiecie, zróbcie sobie taki eksperyment, załóżcie sobie Twittera, dajcie tam serduszko, że polubiacie, odświeżcie za 2 dni i nie będzie tego waszego serduszka. Zróbcie sobie taki test. My robimy to cały czas i widzimy, jak to jest. U pani Hani też jest podobna sytuacja. Pani Hani Shen, też od razu ją można polubić, też ma takiego przypiętego Twittera i tam właśnie dokładnie ta sama operacja jest ćwiczona. Ona tam ma innego
pokazuje idiotyzm pisowców, którzy zdradzają Polskę na rzecz komunistów chińskich. No a teraz przejdziemy do tego, co już zaanonsował Art Thompson, czyli do opisu pierwszego rządu światowego. Przeczytajmy. Oczywiście Księga Rodzaju to ta, która zostaje zwalczana najbardziej przez darwinistów, czyli tych protoplastów komunizmu, nazizmu i wszystkiego innego lewactwa. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 11 rozdział od pierwszego wersetu. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Dzięki. Niewielu czyta Księgę Rodzaju, dlatego pomimo, że to jest dość długi fragment, chciałem, żebyśmy go cały sobie przeczytali. Cofnijmy się ten slajd wcześniej. Jaki był cel ludzi, tych, którzy pierwszy ten rząd światowy? Czyli pierwsze, Nurze, zbudujmy komu? Sobie, nie? Już jest fajnie, nie? To już coś widzimy ciekawego. Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. Czyli no, widzimy ewidentnie, że oni chcą nie służyć Bogu, tylko się buntować przeciwko Bogu. Nie? Chcą konkurować z Bogiem. Uczyńmy sobie imię, abyśmy nie, i tak dalej. Nie? Czyli zobaczcie, sobie jest, jest punkt nacisku tego myślenia tamtych ludzi, nie w kierunku Boga, a jeśli już, to tylko jeśli chodzi, żeby z niebem konkurować, nie? A nacisk jest na sobie, zbudujmy sobie, zróbmy po swojemu, zróbmy dla siebie. Jakbyście zobaczyli istotę przekazu dzisiejszych globalistów z Unii Europejskiej, takiej, śmakiej, czy dokładnie te same wartości znajdziecie. Czy w psychologii, czy w socjologii, czy w polityce będzie dokładnie to samo. Tu to credo jest przedstawione. Oczywiście jakby cofnąć się kilka rozdziałów wcześniej, zobaczylibyśmy, że to jest absolutnie wbrew celom, które Bóg miał dla ludzi. Po pierwsze, On ich stworzył do wspólnoty ze sobą. W liście do Rzymian czytamy, co stworzenie powinno zrobić w odpowiedzi na Stwórcę. Oddać Jemu chwałę, a nie sobie. Imię sobie, wieżę sobie, miasto. Po drugie, Bóg powiedział, rozejdźcie się po całej ziemi i uczyńcie ją sobie poddaną. Rozejdźcie się. A tu co widzimy? Nie rozejdźmy się. Ziemia nas nie potrzebuje. My mamy się tu zgromadzić. Zobaczcie, jak to jest podobne do idei depopulacji dzisiaj. Nie? Widzicie, że te wszystkie rzeczy, które dzisiaj mamy, mają. Naprawdę tu niewiele już wymyślono. Tam proch wymyślono, ale już niewiele więcej. To te wszystkie kłamstwa diabelskie już wtedy były i dzisiaj są, tylko w nowym opakowaniu. Slajd następny, proszę. Zobaczcie, tu taka tylko ciekawostka. Widzicie tu liczbę mnogą? Ona się często pojawia już od samego początku stworzenia. Nie? To jest ciekawa rzecz, że ta liczba pojawia się jako więcej niż dwa. Nie?
I później, kiedy każdy z was, można powiedzieć, jeden z pierwszych kontaktów po ogłoszeniu Ewangelii z Kościołem, to słyszycie takie słowa. Chrzczę cię ze względu na nakaz Jezusa i świadectwo wiary, które złożyłeś. Chrzczę cię i tu co jest? W imię, raz, dwa, trzy. Nie? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tu już jest zapowiedź, czy pokazanie natury Boga, że On jest jeden, ale w trzech osobach. Nie? Także to taki off-topic, ale warto o tym pamiętać. Oczywiście cały, no tu się dzieje, nie? Bóg powiedział, pomieszał, zaczęli się kłócić, nie rozumieli się i rzeczywiście rozpierzchli się po całej ziemi, że dalej plan Boga był realizowany. Ale tu jest bardzo ważne stwierdzenie, na co też zresztą Art Thompson w swoich życzeniach dla Polaków, jeśli nie ma ich na stronie naszej, to pewnie zaraz będą. Słucham? Już są, dzięki. Także możecie już rozsyłać do wszystkich Polaków życzenia od tej największej antykomunistycznej organizacji. Tam Art Thompson pokazuje, że naród nie jest jakimś wytworem historii, jak powiedzą komuniści, nie? Jakaś tam mądrość etapu czy etap w rozwoju ludzkości. Naród jest planem Boga, czyli broniąc swojego narodu, oczywiście w Boży sposób, nie? Realizujesz Boży plan. Naród jest planem Boga. Broniąc w Boży sposób swojego narodu, realizujesz Boży plan. Nie broniąc narodu, wiesz, czyli plan realizujesz. Nie? To taka dla chrześcijan ważna nauczka. Oczywiście jest moment, taki moment w historii dla każdego narodu może przyjść, że Bóg likwiduje dany naród. Tu przykładem jest Jerycho. Nie? No i wtedy to już nic nie pomoże. Wtedy to jest koniec. Ale póki jesteśmy tutaj. Niektórzy mnie ciągle pytają, kiedy my żyjemy? No dobra, jak ktoś chce, póki chce sobie powiedzieć, to co? To znaczy, że Bóg jeszcze nie stracił cierpliwości do Polaków. Czyli póki lub kiedy my żyjemy, musimy walczyć także o swój naród. Bo to jest Boży projekt. Naród jest Bożym projektem. I każdy chrześcijanin musi bronić Bożego projektu, czyli narodu. No proste jak dwa razy dwa. Nie wiem, dlaczego to nie dociera do tych. Dobra. Cały Stary Testament oczywiście, to jest Bóg wziął jeden naród, żeby tak pokazać, jak może on błogosławić, czego chce od narodów, żeby później objawić Mesjasza temu narodowi, żeby przez ten naród rozchodziło się poznanie Boga po całej ziemi. Pamiętacie, mówiłem, czy pisałem bardziej, chyba pisałem tak, tu, bo już mi się myli, co mówię, a co piszę, tak. To w artykule wstępnym do nowego numeru miesięcznika Idź pod prąd już pewnie jest tam w Empikach i w różnych innych kioskach ruch, to nie wiem, czy już upadł, czy nie, ale jak coś, to tam możecie u nas też zamówić. W artykule wstępnym właśnie pisałem, jak państwo zbudowane, państwo żydowskie, Dawida, a potem Salomona, jego syna, czyli u szczytu swojej potęgi, jak promieniowało na cały świat, na całą cywilizację, że ta królowa Saby przyjechała zobaczyć, jak wygląda Boże państwo. No po co? Przecież nie tylko, żeby się tam zachwycić i tak dalej, żeby zbudować analogiczne u siebie. Nie? Czyli ten naród był wzorem dla innych i to się działo. Tu mamy opis królowej Saby, ale pewnie i inni przyjeżdżali. Tam jest jeszcze o paru innych stowarzyszonych tam z Salomonem królach mowa w Biblii. Czyli cały Stary Testament mamy historię narodu i narodów. Nie, bo ktoś powie, no dobra, ale teraz mamy Nowy Testament i co? Może już nie ma Greka, nie ma Żyda? No ale gdzie? Na ziemi nie ma Greka, nie ma Żyda? To chcesz powiedzieć? W Chrystusie nie ma Greka, nie ma Żyda. Tak, w Chrystusie, a nie wszyscy są w Chrystusie, czyli są Grecy, są Żydzi i tak dalej. Nie? To po pierwsze. Czyli na pewno są narody, pomimo że jest Kościół, który się rzeczywiście będzie składał ze wszystkich narodów, Kościół jako wspólnota zbawionych. Ale dalej są narody. A po drugie, chrześcijanie mają narodowość.
Gdyby Kościół likwidował narodowość, to apostoł Paweł nie napisałby tego. Zobaczmy list do Rzymian. 9 rozdział od 1 wersetu. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierze i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Amen, odpowiada Kościół. Oczywiście. Zaczyna od Chrystusa, kończy na Chrystusie. Ale zobaczcie, czym on się smuci. Zobaczcie, jak mocno się smuci. On mówi, prawdę mówię, nie kłamię. Sumienie odnowione przez Ducha Świętego daje mu ten smutek. Nie jego żydowskie stare sumienie nieodrodzone. Czy widzicie to? Kto mu ten smutek daje do serca i duszy? Duch Święty. Nieustanny ból, zobaczcie jak opisuje. Stosunek do swojego narodu niezbawionego, który idzie ślepo drogą ku zatraceniu. Wielki smutek i nieustający ból w sercu. Wręcz jak szaleniec mówi, byłbym gotowy swoje zbawienie oddać za zbawienie narodu, mojego narodu. Swoje zbawienie chcę iść do piekła, żeby jego naród mógł poznać Chrystusa, jak kocha swój naród. To jest narodowiec. To jest wzór dla chrześcijańskiego świata. Bo on to nie po to pisze, żeby, wiecie, się wywnętrzać i tak dalej. Czy ty kochasz tak swój naród, jak apostoł Paweł kochał swój? Mając sumienie odnowione w Duchu Świętym. O kim on mówi? O krewnych według ciała. Nie o wierzących Żydach. Tylko o niewierzących, a związanych z nim krwią tylko. Jeśli słyszysz w swoim kościele nauczanie, że jesteś obywatelem nieba i masz mieć w dupie swoją ojczyznę, to miej w dupie ten kościół. Bo to banda zwodzicieli, a nie uczniowie Chrystusa. Tak trzeba mówić, żeby poruszyć ten świat chrześcijański, który jak szambo wygląda w Polsce i śmierdzi zamiast pachnieć. Zobaczcie, dzisiaj wszystkie autorytety padły. I padną zaraz następne. Zobaczcie, co by było w Polsce, gdyby wszystkie polskie zbory głosiły prostą naukę biblijną o narodzie. Dzisiaj by było przebudzenie w Polsce, a oni śpią. Dlatego ludzie się będą błąkać, będą wyjeżdżać, będą szukać nowych partyjek, nowych rozwiązań, zamiast patrzeć na Jezusa. Jego słowo jako źródło dla wolnej Polski. To jest zaniedbanie kościołów, to jest grzech kościołów. I nie można o tym mówić gładko. Bo zmarnowali ogromną szansę. Dobrze, że Bóg dał nam to błogosławieństwo, że możemy mówić do tysięcy ludzi dzisiaj. Bo Jego słowo nie byłoby Polakom znane. Pamiętacie 2003 rok? Ile kościołów powiedziało wtedy prawdę o szatańskim projekcie Unii Europejskiej? Jeden. Dzisiaj jest już trochę lepiej, ale niewiele lepiej. Apostoł Paweł, wzór patrioty i narodowca, troszczy się, smuci się losem swojego narodu. Chce nawet swoje zbawienie oddać, żeby odmienić los swojego narodu. Co ty chcesz oddać dla swojego narodu? Paszport i przyjąć inny. Najwyżej tyle, bo wielu chrześcijan wykorzystuje kontakty zborowe do spieprzania z Polski, bo tam mają lepszy start od razu. Bo zwykle te kościoły mają za granicą swoje filie i tak dalej, także można od razu pojechać i tam wchodzisz jak w masło i tak dalej. Nie?
to jest zdrada. Tyle. I nie mówię tu o wszystkich Polakach, którzy zmuszeni przez ucisk ekonomiczny tu w Polsce wyjechali. Mówię o chrześcijanach, którzy nie kochają swojego narodu, a chcą sobie budować swoje miasto, swój domek, tak jak tamci przy wieży Babel. Niczym się nie różnicie w tym swoim myśleniu. Nie kochacie Bożego projektu, czyli narodu, który was wydał, do życia powołał. Jeśli weźmiemy Dzieje Apostolskie i wielki nakaz misyjny w tym ujęciu, z Dziejów Apostolskich, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami. Gdzie najpierw? Za górami, za morzami? Żydzi gdzie mieli najpierw pójść? Do Warszawy. Proste jak drut. Potem prowincja. Judea. Potem Samaria, czyli tacy mieszańcy. Nie wiadomo co, nie, ale sąsiedzi. Znienawidzeni, ale jednak sąsiedzi. Już nie będę analogii snuł, bo wiecie sam. Dopiero później są krańce ziemi. To jest Boży porządek ewangelizacji. Jesteś Polakiem, to zadaj sobie najpierw pytanie, czy Polska już usłyszała Ewangelię. Proste jak drut. To jest wielki nakaz misyjny Boga. Najpierw swoją Judeę zewangelizuj. Potem leć dalej. W innym miejscu co znajdujemy? Mówię teraz o... 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Nie, jeszcze przejdźmy do Tymoteusza. Do tego wrócimy za chwilę. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 8 werset. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Tu kontekst bezpośredni jest troska o swoją rodzinę, o wdowy, jakichś tam potrzebujących i tak dalej, że ludzie często wolą, żeby jakaś opieka społeczna, na przykład kościół, zajął się dziadkiem, babką, a nie żeby oni musieli się nim zajmować. Nie? Ale myśl ogólna, jako zastosowanie, oczywiście idzie w kierunku patria. Patria to jest ojcowizna, można tak powiedzieć. Każdy naród pochodzi od wspólnego przodka, można tak powiedzieć. Czyli to jest nasza rodzina, dlatego apostoł Paweł jak mówił o swoich ziomach z Izraela? To są moi krewni, krewni, nie? Po krwi jesteśmy spowinowaceni. Polska jest troszeczkę innym projektem jeszcze, ale to już nie będziemy w to wchodzić. Powiedzmy, że główny trzon tego projektu to są Polanie, Polacy i tak dalej, ale jesteśmy trochę ciekawszym jeszcze tu projektem. Jeśli ktoś o swoich domowników, o swoich krewnych, bo to jest w tym bliskim znaczeniu, ale możemy jako zastosowanie to rozszerzyć szerzej, nie ma starania, to nie tylko, że jest słabym chrześcijaninem. Zobaczcie, śmiejemy się z kościoła w Koryncie, że tam z powodu nadużyć seksualnych oni byli gorsi, lepsi, nie wiem jak to tam powiedzieć, zależy z jakiej perspektywy, no przyjmijmy biblijną, gorsi od świata. Czyli że takich grzechów seksualnych nie popełniano w świecie, jakie popełniano w kościele w Koryncie. I mówią, o to ja wolę zły, ty kościół nasz dobry. Ale zobaczcie, tu jest dokładnie taka sama analogia. Jest świat niewierzący i ci ludzie bez Ducha Bożego wiedzą, że trzeba się troszczyć o Boży projekt, czyli o swój naród, bo to są moi krewni. Oczywiście mam to stopniować, najbardziej o swoją żonę, swoje dzieci i tak dalej, ale to dalej są moi krewni i mam pewną odpowiedzialność wobec nich. I chrześcijanin, który mówi, że nie ma odpowiedzialności o swoich krewnych, czyli o swój naród, jest gorszy od niewierzącego. Dokładnie tak samo, jak ci lubieżnicy z Koryntu i tolerancyjni ich koledzy, bo oni się chlubili, że tolerują takie grzechy, są gorsi od niewierzących. Czy myśleliście o tej analogii? Że brak patriotyzmu w kościołach to jest analogiczny, i tu nie znajduję tego słowa, to na K by było, nie? W kościołach. To jest dokładnie to samo.
Analogia jest. Jesteście gorsi od niewierzących. Proste. To nie jest jakiś trudny tekst. Nie? Przeczytajmy projekt Boga objawiony już w Nowym Testamencie, czyli Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Werset 26 i 27. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Jest, jest, jest projekt dla narodów, jest w Nowym Testamencie, jest ogłoszony w ramach ewangelizacji świata greckiego przez apostoła Pawła, bo to jest ten kontekst. Jak chrześcijanie tego mogą nie widzieć? Po raz kolejny mamy, narody są projektem Boga. Narody w konkretnym miejscu i czasie są projektem Boga. Dlatego niewierzącym mówimy, chcesz wolnej Polski? Pomyśl, jak zyskać Boże błogosławieństwo. Dzisiaj na Twitterze właśnie zadałem. Dlaczego Wielka Rzeczpospolita upadła i dlaczego do dzisiaj z takim trudem idziemy ku niepodległości? To jest oczywiście taka zawołana próba, żeby niewierzących skłonić do myślenia o Bogu. Bo może brakuje tego czynnika w naszej walce o Polskę, prawdziwego Bożego błogosławieństwa i dlatego tak to wychodzi. Nie? Tu mamy jasny projekt Boga. Narody, ich historia, ich miejsce na ziemi to projekt Boga. Nie człowieka, nie naturalnych procesów. Chociaż Bóg wykorzystuje naturalne procesy. Ale to jest projekt Boga. I chrześcijanin, który nie poznaje projektu Boga, czyli historii swojego narodu, nie włącza się w ten projekt Boga, czyli w politykę swojego narodu. Wypina się na projekt Boga. Nie Pawła Chojeckiego. To jest oczywiste. To jest jasno tu stwierdzone. Na tej też podstawie możemy zobaczyć projekt diabła. Bóg chce, żeby szukanie Boga rozgrywało się gdzie? Gdzie? W jakim kontekście socjologicznym szukanie Boga ma się rozegrać? W kontekście uniwers? W kościele powszechnym, czyli katolickim? Tu tak widzicie? W jakim kontekście ma się szukanie Boga rozegrać? W kontekście narodowym. I to jest właśnie jeden z filarów reformacji. Biblia w języku twojego narodu. Tak jak się u ciebie w domu mówiło, jako dziecka zostałeś wychowany, nie po jakiejś łacinie, której nikt nie rozumie z prostych ludzi, tylko Bóg ma do ciebie przemówić. W języku, który stworzył, bo twój język stworzył Bóg. I On chce, żebyś Go słuchał, tak jak matki i ojca w domu słuchałeś, żebyś słuchał Boga w swoim języku narodowym. To jest jeden z politycznych i społecznych, ale bożych aspektów reformacji, bo to właśnie wtedy pękła ta tama. Już wcześniej próbowano, już przecież Anglicy próbowali, Czesi próbowali, Polacy se mogli zrobić to, bo Polacy to byli wtedy wielkie pany. I papieża to gdzie mogli mieć? Wiecie gdzie? Papież wydał rozkaz Jagielle. Idź do Czechów i morduj w imię Kościoła, w imię Boga. Pal, gwałć, rabuj, bo herezja się pojawiła. Bo w języku narodowym Czesi mają swoją Biblię. A Jagiełło, wiesz, gdzie ty mnie możesz cmoknąć? I nakazał Biblię po polsku zrobić. To była Wielka Polska. To było Boże błogosławieństwo. To był zaraz potem Złoty Wiek. Taką mieliśmy elitę. Projekt Boga to jest głoszenie Ewangelii w kontekście narodowym. Projekt diabła to będzie zlikwidowanie narodów, a w herezji chrześcijańskiej będzie to głośmy Ewangelię całemu światu bez podziału na narody. Zapomnijmy o narodzie.
ta herezja się pojawiła właśnie w tym kościele, gdzie przyjęto łacinę jako jedyny dopuszczalny język komunikowania się z Bogiem. Przecież nawet modlitwy były po łacinie, stąd jest paternoster, nie? Do tej pory. Czyli nie tylko, że Bóg nie mógł do nich mówić w ich ojczystym języku, który Bóg dał im, ale oni do Boga nie mogli mówić inaczej niż po łacinie, który im nie rozumieli. Zobaczcie, plan diabła. Zamknąć komunikację między Bogiem a człowiekiem. Ani on nie rozumie słowa, ani nie rozumie, co mówi do Boga. Mówi jakieś zaklęcia, o których nie ma zielonego pojęcia. To jest Kościół rzymskokatolicki, żeby nie było. To on to zrobił. Zanegował narodowy plan Boga. I dlatego dzisiaj, jeśli myślimy o ewangelizacji, to nie myślimy w kategoriach globalnych, tylko myślimy dalej o ewangelizacji narodów. Oczywiście na całym świecie, ale ewangelizacji narodów, czyli zawsze ewangelizacja musi mieć odniesienie narodowe, bo w tym kontekście właśnie ma się odbyć poznanie Boga. To jest projekt Boga, a nie mój. Odrywanie Ewangelii od kontekstu narodowego jest grzechem globalizmu w Kościele. Dlatego właśnie amerykański projekt ewangelizacji Polski księdza Blachnickiego i innych się nie powiódł. To mówiłem o latach 80. wielokrotnie o tym. To było zatrzęsienie misjonarzy amerykańskich. Ale żaden z nich nie odwołał się do historii Polski. Żaden z nich nie odwołał się do naszego narodu jako kontekstu ewangelizacyjnego. O nich, wiecie, z Polski do Węgier, tu oni jakoś tam łamaną, tam, wiecie, tu trochę parę słów po polsku, już na Węgry i z powrotem. Widziałem to. To się nie mogło udać. To się nie udało. Bóg czekał, aż pojawi się Kościół, który misję ewangelizacji oprze na historii narodu i w kontekście narodu. To dopiero wtedy można zrobić, bo to jest Boży projekt i inaczej nie da się zrobić. Tak jak nie da się ogłosić Ewangelii, odrywając ją od Kościoła, i o tym mówiłem kilkakrotnie i wielokrotnie, tak samo nie da się ogłosić Ewangelii światu, odrywając ją od narodu, bo to w kontekście narodowym ma być poznanie Boga. Niech to zabrzmi wreszcie w Polsce, w kościołach. Nie można, odrywając od historii i polityki, doprowadzić do ewangelizacji Polski. Kropka. Na koniec do Apokalipsy jeszcze pójdziemy. Bardzo ciekawe rzeczy tam są o narodach. To jest księga, która opisuje czasy ostateczne, czasy przedostateczne i to, co się dzieje w niebie, już kiedy się wszystko skończy. No i zobaczmy. Zobaczmy na koniec. Nie? Jesteśmy w procesie, zobaczmy na koniec. Proszę bardzo. 15 rozdział Apokalipsy, 3 werset. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Ty, to błąd. Weźcie to, weź, wymazać to trzeba. Nie. O kim to jest mowa? Zobaczcie, Antychryst. To jest rząd światowy, globalny, nie ma narodów. A Jezus jest narodowcem, albo nawet nacjonalistą, jak ostatnio powiedział prezydent Trump. Chcecie? Chcecie to usłyszeć? Tak, jestem nacjonalistą, powiedział. No i co będzie, wiecie, co zrobić, nie? Król narodów. To jest imię Boga. I to już kiedy świat, wiecie, się skończy, ten, który znamy i tak dalej. Dalej, Bóg ma ten tytuł, Król narodów. Jedźmy dalej. Ta fraza, czy tego typu określenia znajdziecie w kilku miejscach. W Biblii tu dwa przykłady. 5 rozdział, werset 9. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I 7 rozdział, werset 9.
Potem widziałem, a oto tłum wielki, z którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. Zbawieni? Z narodów. Nie jest tu dokładnie powiedziane, czy oni stoją, że tak powiem, w kręgach narodowych tam. Ale nie jest też to wykluczone. Wcale bym się nie zdziwił. Jakby Polacy, tak jak pod Grunwaldem, w tej ostatecznej bitwie, stali w polskich chorągwiach. Nie wiem. Na pewno Bóg wie, kto z którego narodu tam przyszedł. Bo o tym mówi. Proszę bardzo. Takich fraz znajdziecie w Biblii więcej. Tu dwie przykładowe. W niebie jest pamiętana twoja narodowość. To nie zapominaj jej tu na ziemi. Wycierając sobie gębę fałszywą interpretacją prawdy Bożej, że masz już też nową ojczyznę w niebie. W niebie twoja narodowość idzie za tobą. To dzisiaj się jej nie wstydź, bo się będziesz musiał w niebie wstydzić. Ale jest ciekawostka, którą jak zobaczyłem, to mnie gały normalnie mało z orbit nie wyszły. Ile razy czytałem 17 rozdział Księgi Objawienia o wielkiej K. Tu rzeczywiście w Biblii jest słowo na K. Już nie będę go używał, no niech będzie jakieś nierządnicy. Ile razyście wyczytali? Pewnie wiele. Ale Księga Objawienia ma to do siebie, że rozumiemy ją coraz lepiej wraz z poznawaniem historii i polityki, tego, co się dzieje. Nie? Mówię, 200 lat temu, jak znam je, czy 100 lat temu, jak znam je, to wiecie, że nie będzie można kupować i sprzedawać, kto to rozumiał, że chodzi o chipa. Dzisiaj to nie mamy wątpliwości, że chodzi o elektroniczną kontrolę i rzeczywiście, widzicie, podatek VAT, kasy fiskalne, to wszystko razem, konta bankowe, bezgotówkowy system, to wszystko razem zaczyna już nabierać tych krasawicy, rumieńców ruskiej krasawicy, czyli komunizmu, nie? Globalizmu. I tu oczywiście Kościół katolicki będzie globalną etykę wspierał. Ja mówię, papież Franciszek po mnie. Przecież to mówiłem o tej bestii wychodzącej, czyli tym systemie religijnym wszechświatowym. I znowu papież, ja nie wiem, on o 13 chyba w porze lunchu musi przerwę robić, najść pod prąd. No bo on mówi, ty, no to już jak Chojecki przed tym przestrzega, to szybko to róbmy, bo jeszcze się ludzie obudzą i nie zdążę. Nie? Widzicie ten werset? To jest obszar dominacji Kościoła globalnego, nie? No bo globalizm ma rząd światowy, ale ma i Kościół światowy, który zwodzi ludzi, żeby oddali cześć temu właśnie rządowi światowemu i jego przywódcy. O tym mówiłem tydzień temu. Zobaczcie, że pojawia się analogia, widzicie, do tego, co jest w niebie. Są narody, ludy, języki, tu, nie? Ale jest jedno inne słowo, które się nie pojawia w niebie, a pojawia się w kościele globalnym. Tłum. Nie rozumiałem tego, tak się nam to wydawało. To słowo, ono się pojawia w Biblii bardzo często, także w Apokalipsie. Zawsze oznacza wymieszaną narodowo, etnicznie społeczność jakąś. Już widzę, już macie to odkrycie. Multikulti. Widzicie? W Biblii to jest objawione i przepowiedziane. Kto stanął za multikulti? Nie politycy. Kto zwiódł Kościół czy chrześcijański świat w dziedzinie multikulti, wymieszania narodów beznarodowego? Właśnie Watykan, właśnie papież Franciszek to robi. Wielka wszetecznica nie będzie tylko zwodziła ludów i narodów, ale nową jakość tych zwodzonych. Tylko przy niej w Biblii są. Tylko przy Kościele światowym pojawia się to określenie. Na równi czy obok narodów. Narody jeszcze będą, bo to jest projekt Boga. Ale diabeł stworzy projekt multikulti. Tłumu bez narodowości,
który będzie szedł oczywiście w pochodzie rządu światowego i kościoła światowego. Narody się podzielą. Narody, część pójdzie za Jezusem i widzimy je w niebie. Tłumów nie widzimy, tego typu tłumów. Zawsze są narody, a tutaj są narody i ten tłum. I nowy twór, multikulti. To jest, zobaczcie, kolejny argument, że żyjemy w czasach końca, w czasach bardzo bliskich. Dlatego wzywamy wszystkich chrześcijan do wysiłku. Ponad rok temu napisałem taki artykuł Autostrada, czy Ostatnia Prosta, już nie pamiętam, czy początek jakoś. Wiem, że Ostatnia Prosta. Mogę nie mieć racji i tu się nie upieram, ale moim zdaniem świat jest na ostatniej prostej. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy uratowali jeszcze jednego. A żebyśmy mogli uratować jeszcze jednego, to musimy wypełnić ten Boży warunek. Jak się ratuje statki? Przez budowanie latarni morskich. To są małe budynki, niewielkie jakieś, ale one świecą jasno i daleko. I statki znajdują drogę do portu. I to jest nasze dziś zadanie. Tak jasno świecić, żeby każdy człowiek gdzieś daleko, już zniechęcony, który już nie ma nadziei, że jest cokolwiek dobrego, jakaśkolwiek społeczność dobra, środowisko i tak dalej, żeby zobaczył to światło. Ważne jest, że jeśli się do nas przyłączysz, żebyś nie zbrukał tego światła. To ostrzegamy. Chcesz z nami, to wiedz, że idziemy do poważnego zadania. A jak nie masz do tego przekonania albo serca, albo przyszedłeś tu w jakichś złych motywach, idź stąd szybko, bo nie z nami grasz, ale z samym Bogiem. Dobra, to myślę, że warto pamiętać o tej nowej jakości. To właśnie tłumy nachodźców, które wyrzekają się swoich narodów, które mają ich wiecie gdzie i idą na żer, zwiedzeni przez autorytety duchowe, które chcą ich uczynić armią tworzenia rządu światowego. Mamy to w Biblii. Proszę bardzo, oto dowód. Na koniec do 18 rozdziału przejdę. Tu wiemy, że 17 rozdział to jest ta religijna prostytutka, która wspiera rząd światowy, ale 18 rozdział jest troszeczkę niedoinwestowany przez chrześcijan, a tam też ciekawe rzeczy są. Otóż 18 rozdział Księgi Apokalipsy mówi o zjawisku globalnego handlu. Czegoś, co było nieznane w przeszłości ze względu właśnie na różne przeszkody technologiczne, geograficzne, morze, oceany, tutu. Dzisiaj globalny handel jest możliwy. Dzisiaj się mówi, że żeby zoptymalizować globalny handel, to trzeba centra wymiany handlowej przenieść tradycyjnie tam z Londynu, nie? Czy z Nowego Jorku, czy gdzieś tam może z Tokio, w miejsce, gdzie każdemu będzie najbliżej. Wiecie, gdzie to miejsce? To jest Babilon. To jest środek geograficzny, można powiedzieć, środek ciężkości świata, jeśli chodzi o lądy. Nie? I zobaczcie, że Biblia zapowiada, że to właśnie w tym miejscu będzie centrum wymiany. Tego jeszcze nie ma. Ale zobaczcie, że najbardziej zaognionym obszarem geopolitycznym jest właśnie ten region. Czyli tu się coś stworzy. Tu się stworzy nowe centrum. Zresztą widzimy, że Chiny dały przeciwwagę Stanom Zjednoczonym i Europie. No to będzie jedwabny szlak. Spotka się po środku. Jak zobaczycie przebiegi jedwabnego szlaku, jeden oczywiście idzie przez Polskę, ale drugi właśnie przez okolice Babilonu. Chińczycy już tam są. Przeczytajmy. 18 rozdział Księgi Objawienia, wersety 2 i 3. I zawołał donośnym głosem: upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Oj. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Czyli mamy wszystkich królów ziemi i mamy wszystkich handlarzy ziemi. Razem tam robią wielkie interesy dalej. I 9 werset. Bóg niszczy
to centrum i tu jest płacz. I zapłaczą nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdyż ujrzą dym jego pożaru. Dzięki. Jedźmy dalej. Tu jest zestaw handlowy. Nie będziemy tego czytać, możecie sobie zobaczyć, ale chcę na koniec, żebyście zobaczyli. Niewolnicy, no to jest znane w tamtych czasach, nie? Ale oprócz niewolników mamy tam specjalność chińską. Widzicie? Handel organami. Jest jak wół. Handel ludźmi tak, ale i handel organami. Bo organ to życie dla kogoś. A śmierć dla tego kogoś, kogo upolowali i wypatroszyli. To właśnie chwali Watykan. Żebyście pamiętali. Watykan chwali Chiny komunistyczne za wielkie osiągnięcia w dziedzinie transplantologii. Tak? Dobrze mówię? To jest oficjalne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego w sprawie polowania na ludzi i wycinania im organów na sprzedaż. To jest opis Wielkiego Babilonu, proszę. Tylko tego handlowego. Ale żeby nie było, że to jest tylko handel, tak jak nam przeróżne jełopy z PiSu próbują wmówić dzisiaj. Oczywiście jełopy z innych partii mówiliby to samo, ale dzisiaj rządzą jełopy z PiSu, no to ich kopiemy w ich gołe, czerwone dupska. Nie? Żeby było jasne. Oni powiedzą, że to tylko pieniądze, że tu nie ma ideologii w biznesie. No to zobaczcie ostatni werset tego rozdziału. Werset 24. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Pasuje do Chin? To się dzisiaj dzieje. Też. Nie tylko. Zobaczcie, to jest też. Ale że światowy handel będzie związany z prześladowaniem ludzi stojących przy Jezusie. Kropka. Dzisiaj ci tak zwani katoliccy politycy, którzy mówią, że z komunistami to jest tylko biznes, to są właśnie prekursorzy tego podejścia. Za pieniądze sprzedadzą ojca i matkę. Proszę bardzo. No ale zawsze chrześcijańskie nauczanie musi pokazywać cały obraz rzeczy, nie tylko ten obraz diabelskiego planu, obraz tragiczny i przerażający. To, co mówiłem tydzień temu. My to wszystko wiemy, widzimy, w tym siedzimy, dużo bardziej niż nieświadomi często ludzie spoza naszego kręgu. A cały czas widzicie, że się śmiejemy, jesteśmy radośni, pełni nadziei i optymizmu. Dlaczego? Ano dlatego. Bo znamy koniec. Rozdział 16, werset 13 i 14. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Mamy źródła zwiedzenia. Mamy fałszywego proroka, no i mamy duchy diabelskie, które zbuntują wszystkich rządzących całego świata na wojnę. Tak, wojna przeciwko świętym, wojna przeciwko Bogu. To są dwa cele. Wtedy konkretnie geopolitycznie to będzie Izrael i Bóg. Wszyscy królowie ziemi, tu już nie ma kościoła, tak jak widzimy w Apokalipsie, pójdą na wojnę przeciwko Bogu i ostatniemu narodowemu państwu, czyli państwu izraelskiemu. No, brzydka perspektywa, nie? To już chyba nie wygramy, nie? Wszyscy przeciwko nam. Oni przecież tacy silni, wszystkie armie wyprowadzą, zgromadzą je w jednym miejscu. Jedźmy dalej. Rozdział 20, werset 3.
I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Tutaj jeszcze tylko pokazuję, co diabeł robi w kontekście narodowym. Nie? Żebyście wiedzieli, że właśnie diabeł zwodzi narody, czyli będzie miał też swoje czynniki w narodzie, które będą go zwodziły. Będzie miał też partię narodowców diabelskich. No bo przecież jak zwodzić narody? Trzeba mieć narzędzia. Jedźmy dalej. Rozdział 19, werset 19. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. Tak, tu jest punkt kulminacyjny historii. Wszyscy już się zebrali przeciwko Jezusowi i tym, którzy są z Nim. No, a my się uśmiechamy. Znamy koniec. Nie, no, co tam będziemy spoilerować? No chcecie, sami sobie poczytajcie Biblię, sobie będziecie sami spoilerować też później w domu, ale to zakończenie. Jeszcze się pocieszmy tym. Pocieszmy nie w sensie, żeby tam nie płakać, tylko poradujmy się tym zakończeniem, które już znamy. Wersety od 11 do 16. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nim rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. To ktoś znajomy. Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Kiedy mówiłem o polskich chorągwiach, to właśnie tu. Mam nadzieję, że staniemy. Mam nadzieję, że właśnie jak tam znają naszą narodowość to i znają naszą bitność i historię, to może nas ustawią w jakimś specjalnym miejscu. Na to liczę. Tu dla ciebie, mówię, dla ciebie, jeśli oglądasz nas, a jeszcze nie rozumiesz za bardzo, o co chodzi w tym chrześcijaństwie, jest bardzo, myślę, ważna informacja. Że tu, w tej wojnie, po stronie Jezusa, będą tylko ci, którzy są przyobleczeni w białe, czyste szaty. Twoja szata dzisiaj jest brudna z powodu twojego grzechu. W tym stanie nie staniesz przed Bogiem po dobrej stronie. Jeśli umrzesz w tym stanie, pójdziesz do piekła na wieki. Ale Bóg przyszedł na ziemię, przyjął ciało, przeżył bezgrzeszne życie, a potem postanowił za ciebie umrzeć. Przelał swoją krew, żeby cię obmyć z grzechu, żebyś mógł być czysty. Nie swoją sprawiedliwością, że ty jesteś dobry, czysty, nie masz grzechu, ale żeby twoje grzechy z twojej szaty zostały zmyte krwią Jezusa, żebyś miał białą od Niego szatę. Jeśli dzisiaj zwrócisz się do Jezusa, uznając swoją grzeszność, uznając, że sam nie możesz zaspokoić wszystkich Bożych wymogów w stosunku do ciebie, wymogów moralnych, bo próbujesz jedno naprawić w swoim życiu, walić się drugie. Próbowałeś raz, już wydawało ci się, że dobrze. Wszystko pierdyknęło, znowu robisz to samo. Nie dasz rady sam pokonać grzechu i nie dasz rady nigdy dać Bogu stosownego okupu za swój grzech, czyli wynagrodzenia, zadośćuczynienia, pokuty, czy jak to tam niektórzy nazywają. Dlatego Jezus Chrystus musiał przyjść i zrobić to, co zrobił. Pamiętacie, jak się modlił w ogrodzie Getsemane? Czy jest inne wyjście? Mówi do Ojca. Przecież potężny Ojciec, który go kocha, syna swego.
mógłby zrobić, co by chciał. Mówi, ojcze, czy jest inna droga, żeby zbawić, i tu wstaw swoje imię. Marysia, nie wiem, Tomek, Elka, wstaw swoje imię. Czy jest jakiś inny sposób, żeby zbawić tego delikwenta czy tą kobicinę? Bo jeśli jest, no to oddal ten kielich, niech nie idę na krzyż. Powstrzymaj to, co się tam już dla mnie szykuje. Jezus się bał, ale poszedł. I ojciec nie cofnął tych, którzy zabili Jezusa. To jest jasny dowód dla ciebie, żebyś ty mógł być zbawiony. Jezus musiał umrzeć. On to zrobił dobrowolnie, mając ciebie w pamięci. Ale nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał. I znowu nie nawołuje świata do nawrócenia. Jak otworzysz sobie tę księgę, to w 3 rozdziale Księgi Apokalipsy znajdziesz znowu swoje imię. Oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto, tu wstaw swoje imię, posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A potem wybierzemy się na tę bitwę. Jezus zaprasza. Jezus już stoi u drzwi twojego serca. Klamka jest po twojej stronie. Decyzja należy do ciebie. Albo będziesz tu, po stronie Jezusa, razem z nami też. Albo będziesz w piekle lub po stronie tych królów, którzy stwierdzą, że razem, pełnym gazem, tak jak tam przy wieży Babel, obalą, budując globalny porządek, Boga i jego narodowy plan zbawienia. To się nie uda. To my wiemy. Dlatego robimy swoje. Dlatego się cieszymy. Dlatego też Bóg, żegnając się, jeśli chodzi o objawienie, dał wizję Jezusa. Teraz się zbliżają te święta, gdzie będziemy fajnie w gronie rodzinnym. Różne Christmasy sobie robić już można. Dzięki Trumpowi mówić Christmas. Nie? Ale Bóg nas pożegnał innym. Kościół, dając swoje objawienie, pożegnał innym obrazem siebie. Nie dzieciątka w żłóbku, ale kogoś takiego. 1 Księgi Objawienia od 13 wersetu. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. Okay. To jest przyjaciel Jezusa. To jest ten, który na ostatniej wieczerzy głowę po przyjacielsku trzymał na ramieniu Jezusa. Kiedy zobaczył Jezusa w chwale, padł jak betka, jak nieżywy. I rzeczywiście wszyscy ludzie ze strachem zobaczą Jezusa w chwale. Dla niektórych to będzie ostatni dobry widok w życiu. Nie chciałbym, żeby to był dla ciebie ten widok, dlatego mówię, jak możesz to zmienić. Dzisiaj możesz zawołać do Jezusa. Jezu, zbaw mnie. Jezu, ratuj. Jezu, obmyj mnie z moich grzechów. Chcę iść za tobą. Bądź moim Panem. Wtedy, choć przerazi cię, bo każdego przerazi, ten widok Jezusa w chwale, który idzie stoczyć ostateczną walkę z diabłem i z jego ludźmi, usłyszysz od niego pewnie coś takiego. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Jezus położył temu truchlejącemu ze strachu swojemu uczniowi rękę
gdzieś na ramieniu, tak jak pamiętacie wtedy głowę na jego ramię. Mówi, Janek, nie bój się, to ja. Zobacz, znowu twoje imię jest wymienione. Nie wiem dokładnie, czy twoje. Chciałbym, żeby twoje, moje. Tych, którzy zawołali do Jezusa Chrystusa tu na ziemi, żeby ich zbawił. Wtedy usłyszymy swoje imię. Paweł, nie bój się. Piotrze, nie bój się. Czarek, nie bój się. I tak dalej, i tak dalej. Każdy wpisz swoje. Nie bój się. Leszek, nie bój się. To ja. Chodź. Idziemy dokończyć sprawę. Stawaj w chorągwi Polaków. Bierz ze sobą te wszystkie zabawki, które tutaj przygotowałem, bo chyba ziemskiej broni to tam nie weźmiemy, ale będzie jakiś armor tam czekał na nas odpowiedni. Nie? I ostatnie zastosowanie. Tu, konkretnie do Jana było. To widziałeś, to już wiesz. Napisz i powiedz innym. Do ciebie. Leszek, Czarek, Piotr, ich wstaw swoje imię. Jest to samo zastosowanie, troszeczkę zmienione. Już to wiesz. Stań i powiedz innym. To jest nasze zadanie. Idź pod prąd. To nie może być nic innego teraz, nie? Podnosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Równego marszu dźwięk nam gra, wszyscy szczekają wiara naprzód nam. Do Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. To warunek tego gryzą psy. Do Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. To warunek tego gryzą psy. Chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu krat. Nienawidzą jedni, migować chcą, nam to jedno my mówimy wciąż. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny ojca gniew. To nie wierzy piekła, ujrzy wrok. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny ojca gniew. To nie wierzy piekła, ujrzy wrok. Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania wieku wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa Mu i na zawsze z Bogiem będzie już. Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd, na szerokiej drodze mije czarci stąd. Za ślepymi pójdziesz, padniesz w dół. Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd, na szerokiej drodze winie czarci swą, ze ślepymi.